okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zgromadzimy się na cmentarzach, aby modlić się za tych, którzy przebywszy trud ziemskiego pielgrzymowania odeszli do wieczności. Modlitwy za zmarłych odprawione będą w niedzielę 28 października na następujących cmentarzach. O godzinie 14 na cmentarzu Meadowvale w Brampton, o godzinie 15 Mount Hope i Park Lawn Sanctuary i Holy Cross w Toronto, gdzie modlitwy rozpoczną się przy bramie od ulicy Young, na cmentarzu Pine Hills i Christ the King Cemetery w Scarborough oraz Queen of Heaven w Brampton. O godzinie 16 modlitwy zostaną odprawione na cmentarzach w Mississadze, Assumption, Mount Peace, St. John's i St. Mary's. W 25. rocznicę swego istnienia Fundacja Świętego Brata Alberta, opiekująca się osobami specjalnej troski w Polsce, zaprasza na wystawę i aukcję prac artystycznych swoich podopiecznych. W piątek 19 października o godzinie 19 w Ottawie w Domu Polskim SPK przy Beverly Street. W sobotę 20 października o godzinie 19 w Montrealu w sali Grupy 10 Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy przy 3561 Bel Air, gdzie również będzie miało miejsce spotkanie autorskie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Wystawa i aukcja prac odbędzie się także 24 października po mszy świętej o godzinie 19 w Guelph w sali parafialnej Kościoła Świętego Serca Pana Jezusa. W piątek 26 października o godzinie 19 w Hamilton w sali parafialnej Kościoła Świętego Stanisława Kostki. W sobotę 27 października o godzinie 18 w Burlington przy okazji zabawy Głosu Polskiego w sali Związku Narodowego Polskiego przy 2316 Fairview Street oraz w niedzielę 28 października o godzinie 17 w Toronto w Domu Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street. W trakcie wystawy odbędzie się również projekcja filmu o fundacji, sprzedaż książek i kalendarzy oraz spotkanie z przedstawicielami fundacji, m.in. z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Cały dochód przeznaczony jest na rozbudowę ośrodków dla ludzi specjalnej troski w Polsce, będących pod opieką fundacji. Jeden z tych ośrodków nosić będzie imię Dzieci Kresów, na pamięć dzieci polskich zamordowanych na Wołyniu. Bądźmy dobrzy jak chleb i przyjdźmy. Stowarzyszenie Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na swój 55. doroczny bal charytatywny zatytułowany The Wonder of Wawel Villa w sobotę 17 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. W cenie biletu $100, wszystko wliczone. Cicha aukcja, loteria, do tańca gra zespół Ed Guca and Polish Canadians. Dochód z balu przeznaczony zostanie na rzecz domu seniora Wawel Villa. Katolickie Studio Młodych zaprasza na 23. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej w dniach od 23 do 25 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Gośćmi festiwalu będą przybyły z Polski zespół New Life M, który wystąpi w Kanadzie po raz pierwszy, i Tomek Kamiński oraz znany kanadyjski wokalista Chris Bray ze swoim zespołem. Zachęcamy solistów, grupy i chóry do pisania własnych tekstów i muzyki na festiwalowy konkurs. Zwycięzcy wystąpią w koncercie laureatów. Rejestracja artystów do środy 31 października. Chór Agnus Dei zaprasza nowych członków oraz zawiadamia o unikalnej okazji zaśpiewania wspaniałego Magnificat Marcina Józefa Żebrowskiego 6 stycznia przyszłego roku na koncercie bożonarodzeniowym pod tytułem Bóg się rodzi. Wspólnie z chórem Agnus Dei prowadzonym przez Marię Leśniak wystąpi orkiestra Toronto Symfonieta pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza. Informacje o zapisach do chóru u pani Marii Leśniak pod podanym numerem telefonu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.